Przede wszystkim, no upłynął 7, ściąg Pillars of Eternity. Dobra. Idziemy dalej. Wypoczęci, z premio do obrażeń przeciwko bestii. Nie obrażeń, celności. Ale tak. Okej, okay, przyjazne wdowniki. Czy ja chcę tu wchodzić całą drużyną? Chyba nie. Okej. Okay. Nridek. Tyczkowaty stwór obleczony w szaty zbliża się do ciebie chwiejnym krokiem. W twoje myśli wdziera się przepełniony, wściekły, piskliwy skrzek. Grzebie, kopie, szpera, natarczywy zwierz. Stwórz robi pauzę, klekocząc żuwaczkami. Jego słowa pełne obawy ponownie wypełniają twój umysł. Moje dziedzictwo. Stwór ściska w odnóżach biały kamień o kształcie jaja, który zdaje się emanować życiem. W jego wnętrzu wyczuwasz ślad czyjejś obecności. Doczekasz zainteresowanie. Dla kolonii, przykrywa łeb. Zwierz spokojny. Zwierz dobry, prawda? Te same myśli dochodzą także i z kamienia. Staje się dla ciebie jasne, że jakimś sposobem stał się... Został w nim zaklęty fragment duszy stwora. Co możesz zrobić z tym kamieniem? Ta istota, tak od nas odmienna, a jednak jej umysł zajmują te same myśli, co i nas. Dom, rodzina, pamięć. Dziedzictwo, kolonia. Żuwaczki trą o siebie nawzajem. Młodych nigdy wiele. Wyklucie długie. One kruche. Wskazują na siebie jednym z owłosianych odnóży. Ostatni z kolonii. Niedługo umiera. Przyciąga kamień do wąskiego tułowia. Dawno martwe zwierzęta wkładały ducha do metalu. Stwór wskazuje za siebie. Ja włożyłem do kamienia. Da go kolonii. Kolonia niesilna. Kiedy sama. Młode słabe, niemądre, ale dwie kolonie razem przetrwają, wtedy kolonia silna. Stwór gładzi kamień. Dziedzictwo potrzebne, wtedy kolonia mądra, wtedy silna. Okej. Okay. Idź, oby między naszymi gatunkami panował pokój. Stwór przygląda ci się kilkoma parami czarnych, nieruchomych ślepi. W twoim myśle rozlewa się fala wielkiej ulgi. Wie, co to spokój, wie, co to łagodność. O tak, Nridek pójdzie. Da dziedzictwo Nridek bardzo wdzięczny. Okej. Okay. Może stał na dwóch nogach. Wyglądało na to, że... Hey. To był jakiś stwór. Hey there. To był jakiś stwór taki anarchopodobny. Arachnopodobny, o. Tak, to zabrzmiało głupio. Dobra. W każdym razie nie mieliśmy powodów, aby go zabijać. Hey there. Więc czemu by nie? Jeżeli on nie będzie zabijał innych ludzi. Oby. Okej, okay, mamy tutaj... Mamy chyba tą broń, której potrzebowaliśmy. Starożytna ingwitańska broń. Oraz... włócznię. Celność plus 5. Wyjątkowa jakość. Nie, nic specjalnego. Dobra, weźmy to. Hey there. Okej, okay, o tą broń chodziło? Serio? Myślałem, że ona będzie potrzebna do wykonania tego rytuału, ale... Okej, okay, nieważne. Wejdźmy do tego tunelu. Spróbujmy coś pokombinować z tym rytuałem, co? Co to dokładnie pisze? Wojownik zawezwać musi dwóch świadków, którzy zajmą stanowisko na symbolach najlepiej oddających naturę jego duszy. By poddać się rytuałowi, wojownik musi wejść na podium, dzierżąc w dłoniach naczynie na duszę. Trzymając naczynie na duszę i broń za zdrowym rdzeniem, wojownik może podejść do urny, gdzie powinien stworzyć oręż odpowiadający jego umiejętnościom i ambicjom. Okej. Okay. Hej. To Eder, wejdź tutaj. Mhm. Czy to... Hej. Czy tutaj się pali symbol? Tutaj się zapalił taki jakby ślimak. Dobra, kogo chcę jeszcze? Może Alot. Stań na tym ślimaku. Hej there. Dobra, i teraz musimy... Czy to jest ta broń?
Ta włócznia z brązu została wykonana z wielką troską. Mimo jej wieku ostrze wciąż zaciekało niezwykłą ostrością. Na rękościach widać adrowe zdobienia, a na trzonku wygrawerowano runy. Wyczuwasz adrowy rdzeń przebiegający przez tą broń. Okej. Okay. To jest broń, którą musimy nałożyć. Ja? Okej. I co teraz? Była coś mowa o kamiennym. Wojownik musi wejść na podium, dzierżąc w dłoniach naczynie na duszę. Wojownik zabezpieczyć musi dwóch świadków, którzy stanu na symbolach. By podać rolę, musi wejść na podium, dzierżąc w dłoniach naczynie na duszę. Trzymając naczynie na duszę i broń, z zdrowym rdzeniem. Okej. Okay. Nie mamy żadnego pojemnika na duszę, tak? Dobra, zobaczmy, czy czegoś czasem nie przegapiłem. Coś tu mamy specjalnego? Może wziąłem jakiś przedmiot, ale nie zauważyłem. Nie wygląda na to. Okej, wiecie co? Dajcie mi chwilę, zastanowię się nad tym. Okej, dobra. Nie przeprowadzimy tego rytuału, ponieważ potrzebny nam jest nośnik duszy. Nośnik duszy to był ten kamień, który Nerdyk... Cokolwiek to nie było. Nerdek? Cokolwiek. Właśnie ten stwór posiadał. Żeby odebrać mu ten kamień, musielibyśmy go zabić. A on jest potrzebny do przeprowadzenia tego rytuału, więc trudno, nie będzie. Ale dobra, i tak mamy po co tu przyszliśmy. Więc się wynosimy. A właśnie, przybył goniec do twierdzy. Co myślę, że zanim wrócimy do Zatoki Buntu, to jeszcze przejdziemy się do Kednua. Okej, okay. Ciekawe, czy przy wyjściu zatrzymają nas rycerze Tygla. Zobaczmy. Swoją stroną ciekawe. Ciekawe, co by dał nam dokładnie. Okej. Okay. Ale ja chcę dać życzliwą postacią, więc... Więc nie przeprowadzimy go w tym przejściu. Jeżeli ktoś innego przeprowadził i wie, może napisać w komentarzach. Na pewno inni chętnie się dowiedzą, dobra. Idźmy do Kednua. Dla przypomnienia, jesteśmy blisko stanu wojny z innym z lordów, który sobie... Tak. Chyba naprawiliśmy któryś z murów, tak? No. Przydałoby się jeszcze w sumie te budynki w środku ponaprawiać. Okej. Lord Bryngwir, okrutny włodarz z północy. Okej, ciekawe, czy to jest również jedno z zadań.
związane z dodatkiem. Jeżeli tak, to na razie się nie będziemy nim zajmować. Ok, ciekawe. Broń, która zadaje do obrażenia cięte miażdżone, podaje rolę za wrażenie, które jest na cel najbardziej podatne. Ok, dobra, to już widzieliśmy w sumie. Ok. Spoko. Wiele o tobie słyszałem, panie. Podobno wiesz, jak działać efektywnie. Mam sprawę i dlatego chciałem prosić o posłuchanie. Zalecam ostrożność, mój panie. Lord Bringvir cieszy się opinią porywczego Brutala. Niektórzy uważają go za krutnika. Ok, dobrze, posłuchajmy. Siadamy na tronie. Będąc władcą Kenua, niewątpliwie spotkałeś się z różnymi wierzycielami, którzy chcą twojego upadku z czystej zawiści. Na moich ziemiach doszło do paru incydentów wywołanych przez wierzycieli. To dosyć żałosne, ale sprawy nieco wymknęły się spod kontroli. Wieśniacy odmawiają pracy, grożą moim strażnikom, komu opowiadają te bzdury o niesprawiedliwym traktowaniu. Nie, żebym im nie płacił, w każdym razie. Obawiam się, że odstąpią. Sytuacja będzie się jedynie pogarszać, jeżeli tego nie załatwię. Może dojść do pewnych komplikacji. Pomyślałem, że najlepiej będzie najpierw to z tobą umówić. Co konkretnie mówią ci wieśniacy? O, jak zwykle, że nie korzystają z owoców naszej pracy, że są traktowani zbyt surowo, a tymczasem są po prostu leniwi. Okej. Dobra, mamy dwie opcje. Miłosierdzie jest przejawem siły. W takich kwestiach najlepiej opracować kompromis. Weźmy pierwszą opcję. Może to nie skończy się najlepszym zyskiem, ale zobaczymy co. Bądźmy miłosierni. Miłosierdzie jest przejawem siły, Lordzie Bringvir. Potraktuj poddanych sprawiedliwie, a z radością będą dla ciebie pracować. Wydaje się, że to dość miękkie podejście. Uznają to za swoje zwycięstwo. Okej. Bez poddanych będziesz jedynie władcą skał i drzew. Okaż im chociaż odrobinę szacunku. Okej, skalczmy jeden prestiżu. Przyznaję się, że niektóre twoje słowa są słuszne. Dziękuję ci za twój czas, panie. Ja przemyślę twoje słowa w drodze do domu. Okej. Wiadomość z pałacu Duke'a. Przepraszam za najście, panie. Kanclerz Varin prosi o pilne spotkanie w gospodzie pod osmolaną beczułką w poprotnym brzegu. Czy chodzi znowu o Kenua? Nie wiem. Proszę o wybaczenie, jestem tylko posłańcem. Zauważasz, że po czole posłańca spływa kropla potu. Dlaczego kanclerz nie spotka się ze mną w pałacu? Kim jest kanclerz? Spotkał się z nim, kiedy tylko będę mógł. Okej. Hey there. Nie wygląda to najlepiej. To mi wygląda na pułapkę, mającą tylko nas... Gdzie jest paprotny brzeg? Tak, pułapkę, która ma tylko nas wyciągnąć z twierdzy, czy coś. Dobra. Dobra. Hey there. Zobaczmy, czy możemy z nią coś porozmawiać. My lord, you've received a letter, delivered with some urgency as it happens. I thought the messenger might swoon, poor dear. No tak. It's from Stalwart. Apparently the mayor, Renengild, has heard of your success here at Kadnua and hopes you can be of aid to her people as well. Lis jest bardzo daleka. People like you come few and far between. And in this case, I believe Renengild is correct in suggesting that your experiences here may give you an edge. Mm-hmm. It seems she's intent on gaining access to Durgan's battery.
And she's offering quite the reward to anyone who can get inside. Materia Durgana? Co stamtąd pochodzi stal durgańska? Ah, the very same. All manner of people have been trying to infiltrate the keep for years. Our own Earl was much taken with the story of the battery's fall. Mm-hmm. There are many legends concerning the battery. As the Earl told it, the dwarves fought amongst themselves, each seeking to use the battery to further his or her own ambitions. Damn. Greed and cruelty brought down the battery, and now the spirits of those same dwarves roam the halls. Okay. Whatever happened, the battery has been impenetrable ever since. A shame. I don't doubt that there are great treasures still within those halls. Może trzeba się będzie wybrać do krzepy. Znałem kolesia, który rzekomo posiadał kiedyś topór z turgańskiej stali. Podmieniliśmy mu go na zardzewiały, a on oskarżył o kradzież własną żonę. Skoczyło się na tym, że próbowała odrąbać przyrodzenie zardzewiałym toporem, ale idę na zakład, że on wspomina całą sprawę z rozbawieniem. W sumie to chyba jestem mu winien topór. I should mention that among those rumored to have answered Renengild's summons is a certain group I believe you may have an interest in. Mm-hmm. Followers of Woodica, intent on reaching Stalwart and the Battery. I do not know what they seek there, but I thought it worth mentioning, given your interest in the ruins at Defiance Bay. Mm-hmm. Now that I've delivered Renengild's message, there is also a local matter of some concern, my lord. Tak? A mercenary band has been sighted to the northeast. I believe they mean to take Consul Hoth's tower, and I don't expect the Archmage will go quietly. Okay. Consul Hoth's one of the greatest wizards of our generation. Ale nerwowo porusza palcami, mruga oczami, jakby pełen niepokoju podekscytowania. Wydaje się nie wiedzieć, co powiedzieć. The Torn Bannermen are a deadly fighting force, and Consul Hoth himself has sent many travelers to their graves. I would caution you to stay clear of the region if you do travel to the White March. Okay. It is not that I doubt your courage, my lord, but Consul Hoth alone boasts power of a different scale altogether to those foes you have faced thus far. Given more time, perhaps, you will match him. Okay. If the Bannermen succeed in their efforts, I fear they may turn their attention to Cad Nua. I will keep you apprised of the situation, my lord. Wiesz coś jeszcze o tych najemnikach? Little enough, I'm afraid. The Torn Bannermen are well supplied and well organized, and there are rumors that they are backed by an unknown benefactor. Okay. They have proved remarkably effective in the past, and they are certainly a threat now. Kim jest Consclaud? A feigned archmage. I am given to understand that the Brackenberry Sanitarium puts much stock in his work as regards the manipulation of the soul. His spells are widely circulated. Mm-hmm. But he is poorly regarded in many circles. Some call him a madman, or else cruel and barbarous. He must be very old by now. Perhaps that is why the Torn Bannermen believe they can best him. Okay, no to tyle. Żegnam. Safe travels, my lord. Czy mamy już opcję podróży do Bejmarchi? Tak. Mamy. Ale póki co nie zamierzam z niej korzystać. Okej, okay, odblokowaliśmy też tą nową lokację urwiska. Czyli tam wieża tego arcymaga. Yeah. Ale póki co nie zamierzam się tym zajmować. Zresztą tak jak sama ona wspomniała. W bardziej klimatycznych słowach mamy za mały level. A propos leveli. Okej, dobra, mechanika. Daj mi troszkę więcej przetrwania. No mi 4 powiedzmy. Okej, mechanika i tak póki co ma wystarczająco dużo. Zobaczmy. Piętno kandydata. Nie mamy zbyt ciekawych. To są chyba wszystkie te
półklasowe, nazwijmy to, talenty, jeszcze tylko gruzgoczący cios. Obrażenia plus 2%, tylko tyle. To nie brzmi zbyt fajnie. Wiecie co, weźmy coś, jakiś pasyw. Przykład był tutaj chyba styl walki dwie bronie. Na sobie tempo ataku dwiema brońmi 20%. Brzmi całkiem fajnie. Dobra, weźmy to. Hey there. No i dobra, jedziemy. Gdzie się możemy teraz udać? Załatwmy to najpierw sprawę z twierdzą. Looks a little healthier than before. Tak, zdecydowanie. Okej, co się dalej jeszcze dzieje? Co budujemy? Południowy mur obronny. Po to chyba poodnawiamy parę tych budynków, żeby to ładnie wyglądało. Hey there. Bo jak się patrzy, to nadal to nie jest zbyt ładna twierdza. Jak poodnawiamy to budynki przynajmniej na zewnątrz, będzie ładnie wyglądać, więc profit. Dobra, idźmy do paprotnego brzegu. Tak. Przy okazji, myślę, że po audiencji animantów, jak już ruszymy trochę wątek główny, będę chciał porobić parę zadań pobocznych, czyli zejdziemy do, jak to się nazywały, głębie. Oraz weźmiemy jeszcze to zadanie z tą tropicielką, co mieliśmy. Ponoć, tak, słyszałem słuchy, że tam można ciekawe rzeczy znaleźć w tym zadaniu. Więc się przyjrzymy tym zadaniom. Ale na razie to, co teraz zaczęliśmy. Nie ciekawi, co się dalej w wątku głównym. Okej, to jest to smolona byczułka. Tutaj mieliśmy się spotkać. Okej, chyba mamy tutaj jeszcze parę osób, z którymi nie rozmawialiśmy. God's keep you. Zrobiłeś co odzyskałeś? Jeszcze nie. Tak, to jest ten quest, którego na razie nie możemy wykonać. Ponieważ zbyt dużo by nas kosztował. Dobra. Misje. Warinem. Tak? Gdzie dokładnie ma być? Nie widać go tutaj. A, jest, jest. Okej, czyli stawił się kanclerz. Myślałem, że ktoś inny się pojawi. Lord Punio, zastanawiałem się, kiedy tu dotrzesz. Posłałeś po mnie. Nieprawda, to ja otrzymałem list od ciebie. O ile mi wiadomo, nic się nie zmieniło odnośnie twojej zgodnej z prawem własności Kenua. Zdajesz sobie sprawę, że o smolonej beczułce zapadła cisza. Odwracasz się i widzisz, jak ostatni z gości szybko wychodzą z gospody. Chwilę później do środka wkracza grupa uzbrojonych mężczyzn i kobiet. Ojejku. Dowodzący zbrojnymi kobieta zdejmuje kaptur jedną ręką, drugą trzyma pistolet na rękojeści pistoletu z zapasem. Natychmiast rozpoznaje, że to kapitan gwardii Gadbina. Skoro już pozbyliśmy się widowni, możemy przejść do rzeczy, niestety niezbyt przyjemnej. Pamiętam cię, towarzyszyłaś lordowi Gadbinowi w pałacu. Ja ciebie też pamiętam. Przyznaję się, wydajesz się być interesujący. Niestety obowiązki wzywają. Czego chcesz? O, chyba wiesz, Lord Gadbin rozkazał cię zabić. Szkoda, szczerze mówiąc, bo podziwiam twoje dokonania, nawet jeżeli połowa z nich to bajki. Niestety ma swoje rozkazy. Garmin przegra, powinnaś pracować dla mnie. To prawdziwy wieprz, chociaż bogaty i szlachecki.
Gdybym miała decydować teraz, pewnie nie zadawałabym się z nim, ale stało się. Lord Garbin jest równie bezlitosny, jak arogancki. Srogo ukaże za zdradę. Cóż, możesz mi zaoferować, co warte będzie takiego ryzyka. Możesz wieść lepsze życie pod rozkazami honorowego władcy. Słyszałem o tobie wiele opowieści, chyba nie wszystkie są prawdą. Opowieści o twojej dobroci, przyjemności, ale widzę w tobie również siłę. Ale czy to wystarczy, by pokonać Garbina? Nie mogę sobie pozwolić na takie ryzyko. Niemniej mogę chyba powiedzieć Garbinowi, że nie dałeś się zwabić i nigdy tu nie dotarłeś. Nikt nie musi dziś umierać, prawda? Zerka na żołnierzy, którzy potykają... potykując kiwają głowami. Widzę, że wkrótce będziesz musiał stawić czoła Garbinowi. Wiem, po której stronie się opowiedzieć, dlatego wciąż żyję. Dowiedz swoich umiejętności na polu bitwy. To kto wie? Póki co, do zobaczenia. Okej. Okay. Myślałem, że będziemy musieli ich wszystkich pozabijać. To było niespodziewane. Wyjaśnię to jednak dziwne raporty, jakie otrzymałem ostatnio z chwytu. Mów dalej. Earl Bademar postanowił mieć oko na poczynania Lorda Garbina, który ostatnio zaczął opłacać mnóstwo najemników, nie wiadomo po co. Zalecam ci pojąć szczególne środki ostrożności w Kenua. Garbin może próbować umieścić tam szpiegów lub sabotażystów. Zachowaj ostrożność. Podejrzewam, że Lord Garbin jeszcze nie skończył. Okej, okay, dobija resztę piwa i kłania się nierzenie, po czym zmierza do drzwi. Okej, okay, dobra, no to... Tak jak myślałem, to była pułapka. Ale cóż... Nie skończyło się tak źle, jak mogło się skończyć. Dobra, oddajmy jeszcze może broń 12. I... I zanim może wrócimy do Kednua na posiedzenie w sprawie animacji. I zobaczymy, co się wydarzy. Dobra. Tutaj. Ja, panowie i panie. Ja sobie popatrzę w klasycznym widoku. A. Co się dzieje? Skrytobójczyni. Okej, okay, spoko, fajnie. Może na dzień dobry oszołommy ich wszystkich. Tak, jak się ustawią, to zaczniemy rzucać w nimi kulę ognia. Zabijemy tego skrytobójcę. A ty możesz strzelać do tej magii. Możesz ją oślepić, to zmniejszy celność jej czarów. Okej. Okay. Skrytobójca prawie nie żyje. Chcielibyśmy usunąć tę linię. Zaraz tutaj nas przyszpilą. Tak, lepiej. Okej, gdzie jest paladyn? Tutaj. Spróbuj tego złapać skrytobójcę. Okej. Tego złap. Walce. Tu uciekaj. Okej, okay. Dobra, możemy teraz ich pakować. Dobra, użyjmy tego w ten sposób. A tymczasem Alot może niech zajmie się maginią jednak. Nie chcemy, żeby tutaj zbyt dużo porzucała. No to lanca. Dobra. Weź to skrytobójczynię. Okej. Okay. Ty nie używaj tej broni, tylko tej. Okej. Okay. Ty, Ader, możesz też się rzucić na magów. Chociaż nie. Pomóż tutaj jeszcze. Okej. Okay. Ona padła od jednej lancy. Świetnie. Możesz... Tak, przewracasz go już, świetnie.
Dobra. Okej, ten pan. Ten został tylko, fajnie. A to teraz wszyscy na nią. Ty możesz strzelać. Okej. No i to tyle. Dobra. Jeszcze ich obrabujmy. No, nie mają nic ciekawego. Tylko kaptur łodeki. Okej. Just say the word. What? Okej, kolejny grimoire, ale chyba pewnie był jakiś na niskim poziomie, skoro tak łatwo padł, więc nie spodziewam się nic ciekawego. Tak, rykoszety ma tylko. Okej. Później się nauczymy. Yeah. Dobra. Chodźmy do tej dwunastki. No właśnie, tutaj był ten łuk, który chciałbym kupić. W sumie myślę, że łuk dla skrytobójczyni, łuk, który by ogłuszał dodatkowo, byłby bardzo fajnym combo. Więc myślę, że pozbieram pieniążki i kupię. Oczywiście będę musiał parę rzeczy posprzedawać. Więc chyba zrobię cięcie w tym momencie. Posprzedaję te rzeczy, które ostatnio znaleźliśmy. I kupię ten łuk i potem udamy się do dwunastki. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć!